Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejne niedzielne popołudnie. Jest mi niezmiernie miło gościć w Państwa domach. I tak jak zawsze proszę o to, żebyście słuchali tych słów, które do Was mówię. Często cytuję różne rzeczy, bo szkoda wyważać otwarte drzwi. Byście słuchali tego wszystkiego sercem. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy kontynuowali te myśli, które były tydzień temu, czyli uzdrawianie wzdłuż linii czasu. Uważam, że to jest tekst naprawdę godny tego, by dłuższą chwilę nad nim posiedzieć. Widzę, że mnie dobrze słychać. No, w tygodniu zrobiłem trochę porządku z komputerem. No, mam nadzieję, że nie będzie żadnych zakłóceń, że będzie to wszystko przebiegało tak, jak powinno. Ale na początek, nim zacznę kontynuować, kilka takich własnych refleksji. Zapewne spotkaliście się już Państwo z takim porównaniem, że orzech włoski był utożsamiany bardzo często z naszym mózgiem, z uwagi na kształt właśnie owocni orzecha. Ale jak porównamy sobie również kształt naszego mózgu do kształtu naszych jelit, to można z czystym sumieniem powiedzieć, że nasze jelita są też tak jakby naszym mózgiem. Moje dzisiejsze spostrzeżenie było takie, no ja jestem już po bieganiu dzisiaj, akurat nie miałem okazji popływać, bo basen jest zamknięty, ale jutro o 6 rano na pewno będę pływał. I stąd moje pytanie, czy Państwo, no, bierzecie sobie do serca to wszystko, o czym mówię, bo gadać można bardzo dużo, tylko pytanie, jakie to ma później przełożenie na działanie tak naprawdę. Osobiście uważam, że świątynią naszego ducha jest nasze ciało i ta niedziela, jeżeli w tygodniu jesteśmy zaganiani za różnymi rzeczami, biegamy, nie mamy czasu pójść pobiegać, nie mamy czasu pójść na basen, czy popływać, nie mamy tego czasu tak naprawdę dla siebie. To niedziela, to jest to właśnie święto, kiedy powinniśmy ten czas dla świątyni naszego ducha znaleźć i poświęcić te kilka godzin na to. Oczywiście też nie chodzi o to, aby przeforsować się, tylko chodzi o to, żeby poświęcić ten czas na to, by no, ta nasza świątynia normalnie funkcjonowała, aby były te przepływy, aby był ruch. I to jest ogromne, ogromne znaczenie. A ta refleksja moja dzisiejsza, jeżeli chodzi o jelita, no to popatrzcie Państwo, jakoś tak dziwnie, może nie dziwnie, ale może tak właśnie jest, że ten nasz świat jest właśnie takim miejscem totalnej równowagi, bo jeżeli popatrzymy sobie na umiejscowienie tego mózgu dolnego, jeżeli mówimy o jelitach, a na umiejscowienie tego górnego mózgu, jeżeli mówimy o tym, co się mieści w naszej czaszce, to tak naprawdę po drodze między obydwoma mózgami jest to serce, o którym kiedyś tam wspominaliśmy. To tak naprawdę można z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mózg, który mamy w jelitach, który upodabnia się, czy jest takim miejscem, w którym my asymilujemy wszystko to, co wiąże się z tym światem fizycznym, w którym funkcjonujemy. I w zależności od tego, kto jaką wagę do czego przywiązuje, no to taki mózg mu się rozwija i rozrasta. Dla porównania, ten mózg, który odpowiedzialny jest za myślenie i powiedziałbym za kontakt z wyższymi, subtelnymi światami, z wyższymi, subtelnymi płaszczyznami, no bardzo często jest przez nas albo lekceważony, albo pomijany. Ta równowaga oczywiście powinna pójść. Ja już Państwu kiedyś pokazywałem ten swój rysunek, gdzie ta energia powinna bardzo płynnie przechodzić z góry na dół, właśnie przez serce i z dołu do góry, też przez serce. Każda droga obejścia tej no, najkrótszej drogi tak naprawdę powoduje, że no, bardzo dziwne rzeczy później się zaczynają dziać w naszym życiu. Ale to taka refleksja. Generalnie mi chodziło o porównanie właśnie naszego brzucha i jelit do tego mózgu, który posługuje się tymi informacjami zebranymi ze świata fizycznego. I od jakości tej bioinformacji, którą mamy w pokarmie, zależy później to wszystko, co tworzy jakość naszego również życia.
Ja a propos oczyszczania, ja mam nadzieję, że z racji tej cudownej pory roku, która za chwileczkę się zacznie, ale de facto już owoce tej pory roku możemy zbierać. Mamy mnóstwo owoców, tych naszych, zwykłych, które rosną tuż niedaleko za płotem. Ja co roku obserwuję, jak ludzie chodzą, kupują różne dziwne rzeczy, a ich własne owoce w ogródku albo marnieją, albo gniją, czy to winogrona, czy to jabłka, czy śliwki. Powiem szczerze, nie chcę już mi się nawet tego komentować, ale doceńmy to, co mamy za oknem, bo to jest największą wartością. I dzisiaj owoce, warzywa to jest podstawa naszego, powinna być podstawa naszego odżywiania. Mamy mnóstwo dzisiaj takich rzeczy jak chociażby czosnek. No, ta pora roku, lato, wakacje sprzyjały temu, że tak naprawdę ludzie nie przestrzegaliśmy często różnych tych takich zasad, które powinniśmy przestrzegać. Więc to jest taki też teraz dobry czas na to, żeby się oczyścić, również oczyścić się z pasożytów. Nie bójcie się, drodzy Państwo, używać dużych ilości czosnku. Można sobie zrobić tak zwaną nalewkę tybetańską, która podnosi odporność. Duże ilości dyni, można robić kremy z dyni, pestka z dyni. Nadjeżdża Siemionowa mówi o 40 pestkach dziennie. A cóż to za problem, świeżą pestkę sobie siedząc przed telewizorem, nawet jeżeli ktoś to lubi, łuskać sobie te pestki i sobie jeść zamiast jakichś chipsów. Ja, drodzy Państwo, ostatnio byłem przerażony, to moja żona się zdziwiła, że ja nie wiedziałem, ale tankowałem samochód i w ladzie chłodniczej na CPN-ie zobaczyłem chipsy z kiełbasy. Robi to Sokołów. Powiem szczerze, aż wziąłem do ręki i oglądałem, bo aż nie chciałem, nie mogłem uwierzyć. Może ja dlatego, że nie chodzę na dział mięsny i nigdy tego nie zauważyłem. No przyznam się szczerze, pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. No ale tego też nie będę komentował, tak? Pewnie są tacy, którzy spożywają takie rzeczy, ale to nie ta pora roku, tak? Jeżeli już, to nie ta pora roku, jeszcze nie teraz. Owoce, warzywa. No, mamy tego taki dostatek, że naprawdę doceńmy i dziękujmy za każdym razem za to wszystko, co dostajemy. To jest też ta informacja zwrotna, która idzie w otoczenie. To tak po drodze, taka mała regresja, dygresja. Drodzy Państwo, wracamy do tego tekstu, który dzisiaj też go nie będę komentował, po prostu przeczytam. Czekam na Państwa jakieś spostrzeżenia, uwagi. I tydzień temu zauważyłem, że mało było jakichś komentarzy co do tekstu, ale rzeczywiście jest mocny w przekazie i w wyrażaniu tego wszystkiego, o czym tutaj sobie przez jakiś już czas rozmawiamy. Rozwój inteligencji emocjonalnej to jeden z kluczy poznania sposobu gospodarowania energią w rzeczywistości trójwymiarowej. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to jeden z kluczy poznania sposobu gospodarowania energią w rzeczywistości trójwymiarowej. Musisz chcieć otworzyć swoje serce intencją uleczenia wszystkiego, co cię zraniło. Jeśli naprawdę chcesz poznać i zrozumieć to, co jest pobudzone w głębokich zakamarkach twojego umysłu podświadomego oraz twojej nieświadomości, możesz oszacować te informacje, prowadząc specjalny dzienniczek uzdrawiania, w którym bezpiecznie zapiszesz swoje wewnętrzne uczucia. Wyniki mogą być wielce odkrywcze, co z kolei może działać leczniczo. Zanim zaczniesz prowadzić swój dzienniczek, potwierdź afirmacjami swoje intencje. Skoncentruj swoją uwagę, a potem rozluźnij język, szczęki i rytmicznie oddychaj przez kilka minut. Oddychając, wyobraź sobie złote spiralki energii krążące w całym twoim ciele. Następnie poświęć pierwszą stronę na wprowadzenie. Siebie, od ciebie do twojej kosmicznej jaźni. Jasno sprecyzuj swoje intencje, by uzdrawiającą sytuacją, którą odwlekasz, przepraszam, jasno sprecyzuj swoje intencje, by uzdrawiająca energia przepełniła twoje zapiski. Poproś swój wyższy umysł o wsparcie i podziękuj za wszystko, co odkryjesz. Intencje rozpatrywane są w komórkach na poziomie subatomowym, gdzie następuje selekcja oraz utrzymanie prawdopodobnych rzeczywistości.
Pisanie od czasu do czasu inną niż zwykle ręką może być bardzo skuteczną metodą podłączenia się do informacji umieszczonych poniżej poziomu fal beta umysłu świadomego. Jeżeli chcesz, rób w dzienniczku rysunki lub wyklejaj kolaże ze ścinków i kawałków wszystkiego, co ma dla Ciebie znaczenie. Bądź twórczy, baw się tym ćwiczeniem. Ufaj sobie w kwestii dostępu do informacji pochodzących z głębi Twojej psyche. Wstrzymuj się od osądów i nie wstydź się niczego, co wyjdzie na jaw. To Twój prywatny dzienniczek uzdrowienia. Twoje odkrycia napełnione będą przebłyskami pamięci, które są istotnymi punktami odniesienia w Twojej ścieżce uzdrowienia. Płynąc na fali olśnień, obserwuj swoje emocje. Mów sobie, że przeskakujesz wewnętrzne mury, aby tryskać zdrowiem, rozumiejąc i akceptując siebie jako twórcę własnego doświadczenia. Choroba i cierpienie fizyczne mają też związek z tłumieniem własnej ekspresji. Ich źródło tkwi w płaszczyźnie emocjonalnej, gdzie niewyrażone uczucia nabierają mocy. Tworząc wewnętrzne burze, wulkany, trzęsienia i powodzie, które w końcu zakończą tok Twojego życia. Pamiętaj, że Twoje uczucia wyrastają z Twoich przekonań. Pamiętaj, że Twoje uczucia wyrastają z Twoich przekonań. Zbadaj przekonania, aby rozpoznać materiał źródłowy, z którego korzystasz, by tworzyć swe życie słowem. Poszukaj informacji zwrotnej ze swoich przekonań w życiu codziennym. Zastanów się nad tym, co sądzisz o swoim ciele, co czujesz względem swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, pracy, jedzenia, pieniędzy, seksu i religii. Aby odkryć sposób, w jaki tłumisz moc życiodajnej energii, musisz chcieć uznać swoje uczucia związane ze wszystkimi sytuacjami. Czy stawiasz opór, czy też uciskasz lub nie wyrażasz i stąd powstrzymujesz, tłumisz oraz głęboko ukrywasz uczucia bycia prześladowanym, urazę, nienawiść, zazdrość, zaborczość, wstyd, złość, uczucie winy czy zmartwienia. Jeżeli potrafisz nazwać swą, powiedzmy, truciznę, wyraź wdzięczność. Zachowujemy się w tym momencie może nieco niepoważnie, jednak nazywając to, co cię zatruwa, jesteś w stanie złapać się na akcie autosabotażu i zmienić ten program. Nazywając to, co cię zatruwa, uświadamiając sobie to, co cię zatruwa, jesteś sam w stanie złapać się na akcie autosabotażu i zmienić ten program. Pamiętaj, że świadomość to zdawanie sobie sprawy, a zdawanie sobie sprawy to umiejętność zauważania. Ludzie odrzucają swoją świadomość, gdy ignorują dopływ informacji czuciowych lub gdy nie rozwijają i nie cenią swoich zmysłów. Zaprawdę dysponujesz wszystkim, czego nadal szukasz. Jednak musisz rozpocząć swoje własne archeologiczno-duchowe wykopaliska, uczciwie identyfikując oraz nazywając swoje uczucia. Stwierdzenia jestem zły, jestem przerażony, jestem zazdrosny wyrażają uczucia typowe dla każdego w pewnym momencie życia. Kiedy już zidentyfikujesz dane uczucie, będziesz w stanie wyśledzić emocję i podążając za nią do przekonania, które je stworzyło. Jestem zły, bo moi rodzice zamknęli mnie w szafie, kiedy byłem mały. Jestem zły, ponieważ mówili mi, co mam robić. Jestem zła, bo mnie zgwałcono. Jestem zła, bo nie otrzymałam miłości. Wycofanie to brak miłości, to korzenie każdego bólu. Kiedy trwa cykl wzajemności, dawania i brania, przyczyny i skutku, możesz odkryć, że musisz się nauczyć, jak miłość dawać, aby ją otrzymać. Możesz odkryć, że możesz się nauczyć, jak miłość dawać, aby ją otrzymywać.
Twoje zdrowie wymaga wyrażania uczuć w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Twoje emocje są najtrudniejszym elementem sztuki panowania nad biologiczną postacią, w grze życia, w ramach tego systemu świadomości. Emocje są jak interpretacje muzyczne, grane na kilkumetrowym fortepianie. Musisz nauczyć się, jak wykorzystywać wszystkie klawisze, nie tylko bębnić na kilku, czy nieśmiało dotykać wielu, nie odważając się żadnego wcisnąć. Musisz afirmować miłość własną. Uznać, że masz prawo do miłego, bezpiecznego, zdrowego i produktywnego życia oraz że twoje obecne okoliczności są wynikiem twojej własnej woli. Musisz afirmować miłość własną. Uznać, że masz prawo do miłego, bezpiecznego, zdrowego i produktywnego życia oraz że twoje obecne okoliczności są wynikiem twojej własnej woli. Nadal podkreślamy, że miłość do siebie samego i samoakceptacja są bardzo ważnymi postawami, służącymi kreowaniu pozytywnych, dających satysfakcję doświadczeń z szacunkiem dla ludzkiego ciała. A im bardziej potrafisz kochać samego siebie, tym bardziej będziesz musiał pytać i lub kwestionować swoje wybory. Dlaczego, jeżeli kochasz siebie samego, miałbyś poddawać się nieprzyjemnym, zabraniającym ci się spełniać sytuacjom? Zdawanie sobie sprawy z umiejętności obserwacji i zauważanie tego, co się dzieje, a dalej wyciąganie praktycznych wniosków i korzystanie z własnych odkryć prowadzi do umiejętności wyrażania świadomości, do samodzielności i do osobistego umocnienia się. Twoje ciało jest zaprojektowane jako samouzdrawiający się układ. Twoje ciało zaprojektowane jest jako samouzdrawiający się układ, posiada własną inteligencję. Przy odpowiedniej dozie wypoczynku i właściwym odżywianiu ciało może stworzyć wszystko, co jest niezbędne do wytworzenia określonego stanu zdrowia w momencie wprowadzenia zmian postaw i działań. Brak miłości i niedocenianie ciała wyrazi się w słabych nawykach żywieniowych oraz ogólnym lekceważeniu samych czynności związanych z pielęgnacją oraz wsparciem optymalnego stanu zdrowia. Raz jeszcze podkreślamy, że ciało ludzkie nie działa przeciwko człowiekowi. Zaprojektowano je tak, by odpowiadało na wasze myśli i przekonania. Twoje ciało karmi się energią miłości, jaką sam do siebie żywisz. Twoje ciało karmi się energią miłości, jaką sam do siebie żywisz. Musisz utwierdzać się oraz działać tak, jakbyś był czy była warta własnej miłości, życia oraz iż warto jest żyć. Przekonanie to, jak każde inne, wymaga zaangażowania i musisz tego chcieć. Musisz ponad wszystko chcieć, stworzyć to, czego pragniesz. Wzrost musi wiązać się z pewnym ryzykiem, ponieważ wybór jest istotny dla rozwoju wolnej woli. Naucz się myśleć bez bólu i wytaczaj sobie rozleglejsze cele, jak na przykład: jestem zdrów, jestem otwarty na zmiany. Uzdrawiam sama siebie. Uzdrawiam wzorce nieuzasadnionych intencji zakodowane w linii mojej rodziny. Transformuję swoją energię. Uwalniam wszystkie moje wzorce dezorientacji i rozpaczy. Odczuwam ogromną wdzięczność za wszystko, co wiem, za radość pamiętania, za odwagę uzdrawiania. Kiedy uzdrawiam sam siebie, uzdrawiam wszystkie spokrewnione ze mną osoby, na wszystkich liniach czasu. Kiedy uzdrawiam sama siebie, uzdrawiam wszystkie spokrewnione ze mną osoby na wszystkich liniach czasu.
Technika sterowania obrazami mentalnymi także jest bardzo skutecznym narzędziem, którego można używać do ponownego przeżycia konfliktów emocjonalnych oraz w procesie zastępowania ich nowymi, pożądanymi skutkami. Twoje ciało jest twoją wtyczką do wielowszechświata, asystującą ci, gdy kierujesz przebiegiem działań. Odpowiedzi pojawią się, kiedy zaczniesz ich szukać. Przyjdą zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zbiegi okoliczności istnieją po to, aby skierować na coś twoją uwagę. Zbiegi okoliczności istnieją po to, aby skierować na coś twoją uwagę. Gdy wbrew wszystkim szansom następuje w twoim życiu seria osobiście wiele znaczących i dziejących się w samą porę zdarzeń, to w sposób niezwykły rzuca ona światło oraz daje ci szczegółowy wgląd w sytuację. Masz możliwość spojrzenia na wspaniałość wielowarstwowego świata znaczeń. W polu istnienia czas nie zna granic. Zdarzenia są ze sobą połączone i wzbogacone celowymi splotami wszystkich form świadomości uczącej się gry na tym polu. Aby zbudować swoją pożądaną rzeczywistość, stwórz klarowny, szczegółowy obraz mentalny wymarzonego skutku. Jeżeli jesteś chory, nastaw swój umysł na pełne wyzdrowienie, idące za krótką, łatwą i przyjemną falą leczenia. Przyjmij do siebie ideę, że wszystko po prostu idzie dobrze i składa się na godną zauważenia serię korzystnych zdarzeń. Wyobraźnia, wizualizacja, uruchomienie mocy własnej woli, oczekiwanie oraz pozytywne wzmocnienie to klucze do nauczenia się nowych wzorców zachowania. Wyobraźnia, wizualizacja, uruchomienie mocy własnej woli, oczekiwanie oraz pozytywne wzmocnienie to klucze do nauczenia się nowych wzorców zachowania. Musisz oczekiwać wyników, bo w przeciwnym razie ich wcale nie będzie. Kreatywne wykorzystywanie wyobraźni wsparte działaniem przyniesie rezultaty. Gdy twoje ciało nie funkcjonuje właściwie, masz moc, by zmienić swój stosunek do tego faktu i uleczyć się. Może to być tak samo proste, jak rozpoznanie rozczulania się nad sobą i zmiany tej postawy na samoakceptację. Zmiana lęku w pragnienie, złości i bólu w wybaczenie. Gdy twoje ciało nie funkcjonuje właściwie, masz moc, by zmienić swój stosunek do tego faktu i uleczyć się. Może to być tak samo proste, jak rozpoznanie rozczulania się nad sobą i zmiany tej postawy na samoakceptację. Może być to tak samo proste, jak zmiana lęku w pragnienie. Może to być tak samo proste, jak zmiana złości i bólu w wybaczenie. Prawdą jest, iż zaprzeczenie, odrzucenie pomysłów jako możliwości opóźnia ich pojawienie się. Prawdą jest, iż odrzucenie pomysłów albo zaprzeczenie tym pomysłom jako możliwości pojawienia się w naszym życiu opóźnia ich zjawienie się, podczas gdy bezpieczne poszerzenie wiedzy może otworzyć drogę ku korzystnym okresom życia. W tym życiu jesteś tu, aby zaktualizować wszystkie swoje umiejętności. I przez wybór nadawania wibracji miłości łączysz się ze wspaniałą kooperacją i inteligencją, które przenikają istnienie. Naszą intencją jest inspirowanie ludzi i przypominanie, abyście we właściwym czasie zezwolili sobie na uzdrowienie. Musicie chcieć wykonać pracę polegającą na wejściu w kontakt z tym, jak co czujecie w związku z przechowywanymi wewnątrz doświadczeniami. Praca, którą ty sobie włożysz, wiąże się z czymś szerszym niż uzdrowienie linii genetycznej w tobie. To, że zajmiesz stanowisko odpowiedzialności za uzdrowienie swojego życia, wpłynie na twoją rodzinę, na przyjaciół i na cały świat. Praca, którą ty w
siebie włożysz, wiąże się z czymś szerszym niż uzdrowienie linii genetycznej tylko w tobie. To, że zajmiesz stanowisko odpowiedzialności za uzdrowienie swojego życia, wpłynie na twoją rodzinę, wpłynie na twoich przyjaciół i wpłynie na cały świat. Podstawą uzdrowienia i trwania w zdrowiu jest posiadanie przekonania o doskonałym zdrowiu. Podstawą uzdrowienia i trwania w zdrowiu jest posiadanie przekonania o doskonałym zdrowiu. Potwierdzenie swoich pragnień, a za nim wiedza, że staną się faktem, jest kluczem do udanej manifestacji pragnień. Wiedza opiera się na zaufaniu, czyli stanie umysłu, w którym naczelne rządy pełni intuicja. Musisz przyjąć do wiadomości, że w pełni możesz kreować dobre i pozwalające ci się cieszyć życiem zdrowie. Przyjęcie tego przekonania do wiadomości stawia cię na ścieżce prowadzącej do tworzenia wręcz doskonałego zdrowia. Jednakże możesz to odczuwać w zupełnie odwrotny sposób w porównaniu do wcześniejszego doświadczenia. I to właśnie o to chodzi. I to jest dobre. Ale w celu zmiany swoich doświadczeń musisz zmienić swoje przekonania i zaprzestać działań, które cię ograniczają. W ramach demonstracji swojego zamiaru stworzenia zdrowia opartego na tym wszystkim, co sobie uzmysłowiłaś, zapisz odkryte u siebie ograniczające cię przekonania na małych kawałkach papieru, po jednym na karteczce. Bardzo dokładnie zbadaj każde przekonanie, aby zobaczyć, jak zaprojektowałeś wokół tych restrykcyjnych pojęć całe swoje życie. Słowa to symbole tego, na czym skoncentrowałaś swoją uwagę i energię. Skończywszy swoje wstępne porządki w szafie pełnej przekonań, weź wszystkie karteczki na dwór i znajdź jakieś bezpieczne miejsce, gdzie możesz je kolejno zakopać i się z nimi pożegnać raz na zawsze. Kiedy skończysz to ćwiczenie, potwierdź afirmacjami rzeczywistość, której chcesz. I rozważ poniższe słowa. Jestem teraz istotą zdrową i pełną życia. Przyjmuję odpowiedzialność oraz podejmuję zobowiązania związane z wprowadzeniem zmian w moje życie. Jestem gotów przyjąć nowy pogląd na życie. Ekscytuje mnie nauka sposobów i technik, które umocnią mnie i pozwolą na operowanie moim ciałem fizycznym, by w każdej chwili doświadczać witalności i zdrowia. Z dnia na dzień, z roku na rok, z dekady na dekadę, z milenium na milenium jestem coraz lepszej formie na wszelkich alejach czasu. Z dnia na dzień, z roku na rok, z dekady na dekadę, z milenium na milenium jestem w coraz lepszej formie na wszystkich alejach czasu. Rozumiem, że moje teraz obejmuje i sięga do każdego teraz i dążę do tego, by wiedzieć o wiele więcej o fizycznych i niefizycznych aspektach życia. Rozumiem, że moją najwyższą odpowiedzialnością jest gospodarowanie siłami kosmicznej energii, która przenika przeze mnie tak, jak przenika przez wszystko na tej planecie, oraz że moim podstawowym obowiązkiem i zadaniem jest kochać i dbać o swoją fizyczną postać. Rozumiem, że moją najwyższą odpowiedzialnością jest gospodarowanie siłami kosmicznej energii, która przenika przeze mnie tak, jak przenika przez wszystko na tej planecie, oraz że moim podstawowym obowiązkiem i zadaniem jest kochać i dbać o swoją fizyczną postać. Komplementuj te słowa przez kilka chwil, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, ponieważ są to komendy mocy i inspiracji. Powtarzamy, może i nie odzwierciedlają twojego aktualnego doświadczenia, jednak słowa wyznaczają kierunek, w którym płynie energia.
Ustanowienie zdrowych granic i szanowanie granic innych ludzi to ważne aspekty nauki sposobów gospodarowania energią. Musisz potrafić być sobą i nadal być i obracać się wśród innych, nie będąc pod niekorzystnym wpływem ich niewłaściwego wykorzystywania energii. Miej zamiar szanować lekcje innych, zamiast poddawać się wpływowi negatywnych możliwości. Używając zarówno swojej wyobraźni, jak i oddechu, z łatwością możesz ożywiać i wzmacniać swoje pole energetyczne, wyobrażając sobie wnikające w Twe ciało przez znajdującą się na samym szczycie głowy czakrę korony strumień kosmicznego światła. Odpręż się i wdychaj to ożywcze światło w głąb ciała, wysyłając je w podróż do poziomu przestrzeni subatomowych. Z każdym wdechem wysyłaj wiadomość, którą życzysz sobie przekazać. Wewnętrzną siłę, bezpieczeństwo, jasność umysłu, ochronę, hart ducha, uzdrowienie, cierpliwość, miłość, zrozumienie, współczucie i właściwe poczynania. Teraz wyobraź sobie wielki wir światła w samym centrum Twojego ciała, po czym wyślij go na zewnątrz przez trzecią czakrę, jak fontannę światła promieniującego z Twojego splotu słonecznego. Użyj wyobraźni, aby bawić się, kreując ten myślokształt. Wytworzy on ochronny pierścień energetyczny, strefę buforową wyposażoną w czuły radar, ponieważ granica Twojej wrażliwości przemieści się o kilka stóp poza Twoje ciało. Zdrowe granice wymagają też rozpoznania destrukcyjnych wzorców zachowań zarówno w sobie, jak i w innych, jako niewłaściwych dla Twojego osobistego dobra. Od czasu do czasu możesz odkryć, że zaangażowałeś się w rodzinną sprzeczkę. Nikt nie zna się lepiej, ani nikt nie może stanąć Ci na odcisk mocniej niż partner czy partnerka lub członek rodziny. Ale i nikt tak jak Twój partner czy partnerka czy krewny nie zaakceptuje Twojej ciemnej strony i nie będzie chciał Ci wybaczyć. Burze emocji zdarzają się okresowo i oczyszczają atmosferę. Są elementem nauki zarządzania swoją własną energią. Rzecz polega na tym, aby nigdy nie obciążać się urazą czy niezadowoleniem, gdyż emocje te wciągają cię w dół, pogarszając jakość twoich związków oraz witalność twojego układu odpornościowego. Rzecz polega na tym, aby nigdy nie obciążać się urazą czy niezadowoleniem, gdyż emocje te wciągną cię w dół, pogarszając jakość Twoich związków oraz witalność Twojego układu odpornościowego. Masz moc zmieniać siebie. Musisz łaskawie pozwolić innym płynąć ich własnym kursem. Bądź cierpliwy. Kiedy zmienisz swoją reakcję, to tak, jakbyś usunął z siebie swoisty rzep. Nie jesteś już tą szorstko lepką stroną i nic do Ciebie nie przylgnie. Rozwijając świadomość, sam w końcu staniesz się inspiracją dla tych, którzy wydają się być dziś odporni na zmianę. Rozwijając swoją świadomość, sama w końcu staniesz się inspiracją dla tych, którzy wydają się być dziś odporni na zmianę. Jeśli chcesz być naprawdę zdrowy, bogaty, mądry, musisz być w pełni obecny w swoim ciele, by móc zeń jak najefektywniej korzystać. Kochanie siebie jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możesz poczynić, a także najlepszy kierunek Twoich działań. To oznacza dbanie o siebie myślą, mową i uczynkiem. Czyny, które wskazują, że kochasz samego siebie, obejmują dbałość zarówno o swoje ciało wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jeżeli chcesz być naprawdę zdrowy, bogaty i mądry, musisz być w pełni obecny w swoim ciele, by móc zeń jak najefektywniej korzystać. Dobre zdrowie i właściwe kierowanie ciałem to prawdziwe znaki wewnętrznego bogactwa i właściwości myślenia.
A tworzenie lepszego zdrowia często równa się zmianie starych nawyków. A co najważniejsze, musisz chcieć się uczyć o tym, jak funkcjonuje wewnętrzny teren twojego ciała. Ciało ma ogromne zdolności adaptacyjne. Genom jest zawsze aktywnie zaangażowany w odpowiadanie na twoje wymagania, zmieniając się i ucząc wykonywania nowych zadań w celu zachowania sprawności ciała. Energia mocy życia krzepi cię, a kody elektromagnetyczne i wzorce uzdrawiania ciała znajdują się w twoich genach. Chociaż twoje myśli i uczucia mają ogromną moc, wprawianie energii w ruch na poziomie fizycznym komórki twego ciała wymagają czułej, pełnej miłości opieki, by wspierać układ fizyczny. Twoje komórki, dopływ krwi, organy są pod wpływem spożywanego przez was pokarmu, wody, którą pijecie, jakości wdychanego powietrza. Twoje komórki, dopływ krwi, organy są pod wpływem spożywanego przez was pokarmu, wody, którą pijecie, jakości wdychanego powietrza oraz ilości ekspozycji na światło słoneczne. Im zdrowsza jest twoja dieta i im więcej tlenu wprowadzasz do organizmu, tym bardziej witalne są komórki twego ciała. Choć ciało ma ogromne możliwości adaptacyjne oraz umiejętności skutecznego przekształcania wielu toksycznych energii, twój układ biologiczny będzie kwitnąć w specyficznych, wspierających go warunkach. Przyroda dostarcza ci najlepszych, wspierających życie energii. Przyroda dostarcza ci najlepszych, wspierających życie energii. Poświęcaj więcej czasu na pielęgnację swoich zmysłów na łonie natury. Wraz z nieporównywalnym darem piękna dostarcza ci bogactwa roślin i drzew produkujących jedzenie i tlen wypełnionych kosmiczną energią. Dla istoty cielesnej twój oddech to najbardziej bezpośrednie narzędzie wymiany energii z kosmosem oraz łącze pomiędzy energiami kosmicznymi a zawiłymi działaniami układu nerwowego ciała. Jakość twojego oddechu łączy się z ilością oddychania na świeżym powietrzu, w naturalnym oświetleniu słonecznym. W godzinach dziennych właściwie wdychacie ważne informacje, które tchnięto w atmosferę. Dobre nawyki oddechowe są podstawą jasności umysłu, a regularnie stosowane zawsze dadzą wynik w postaci poprawy waszego własnego samopoczucia. Pamiętajcie, aby świadomie koncentrować uwagę na oddychaniu. Oznacza to zwrócenie uwagi na ten proces poprzez kierowanie oddechu w dolne partie płuc oraz poruszanie przeponą przy wdechu i wydechu. Odnajdź swój rytm i oddychaj. Odnajdź swój rytm i oddychaj. Z czasem nawyk płytkiego oddychania, czyli oddychania górnymi tylko partiami płuc i klatki piersiowej, powoli pozbawia ciało podtrzymującego życie tlenu. Głębokie natlenienie przywraca twemu ciału witalność, a przy specyficznych rodzajach ćwiczeń może być też używane do uprzątania emocjonalnego gruzu, który przechowujesz w swoim ciele. Na ziemi tradycja czczenia ćwiczenia świadomego oddechu jest ponadczasowa. Stwarzanie świadomego połączenia za sprawą twego oddechu koncentruje twoją uwagę na chwili obecnej, gdzie możesz cieszyć się doświadczaniem posiadania ciała. Wprowadzanie denu w każdy poziom ciała to jedna z najszerszych ścieżek prowadzących do doskonałego zdrowia. Jednakże działaniom mającym na celu polepszenie twojego zdrowia muszą towarzyszyć przekonania o własnej wartości. Sam najczystszy den oraz najlepszy pokarm ograniczony nie uzdrowią. Przepraszam bardzo, jeszcze raz.
Ja później Państwu, jak znajdę wyjaśnienie słowa dokładne, den, ja się tylko domyślam, tak? To wyjaśnię, cóż to słowo znaczy. Mi się bardzo często kojarzy to z energią, tak? W różnych kulturach różnie nazywaną, tak? Energia, Słowianie nazywali ją energią odem. Mówi się energia chi, prana. I w różnych kulturach różnie tą energię nazywają. Przyjmijmy, że tutaj jest to określenie słowa den. Wprowadzenie denu w każdy poziom ciała to jedna z najszerszych ścieżek prowadzących do doskonałego zdrowia. Jednakże działaniom mającym na celu polepszenie Twojego zdrowia muszą towarzyszyć przekonania o własnej wartości. Sam najczystszy den oraz najlepszy pokarm organiczny nie uzdrowią chorego ciała oblężonego przekonaniami o bezwartościowości. To jest bardzo ważne zdanie, ja pozwolę sobie jeszcze raz je powtórzyć. Jednakże działaniom mającym na celu polepszenie Twojego zdrowia muszą towarzyszyć przekonania o własnej wartości. Sam najczystszy den oraz najlepszy pokarm organiczny nie uzdrowią chorego ciała oblężonego przekonaniami o bezwartościowości. Powszechnie wiadomo, że Wasze ciało żyje dzięki wodzie, lecz ludzie często niepotrzebnie cierpią z powodu niewyjaśnionego bólu i fizycznego cierpienia, zatwardzenia, dysfunkcji seksualnych, migren, związanych z poważnym odwodnieniem ciała. Aby działać na optymalnej wydolności, musisz nawodnić swój układ pijąc co najmniej 2 litry wody, dobrej, czystej, niefluorozowanej wody dziennie, aby dostarczyć swoim komórkom paliwa i zmyć wszystkie toksyczne materiały. Przepraszam. Aby działać na optymalnej wydolności, musisz nawodnić swój układ pijąc co najmniej 2 litry dobrej, czystej, niefluorozowanej wody dziennie, aby dostarczyć swoim komórkom paliwa i zmyć wszystkie toksyczne materiały. Woda przewodzi też elektryczność, a dobrze nawodnione ciało łatwiej dopasowuje się do zwiększenia kosmicznych elektromagnetycznych częstotliwości, które muszą zostać zintegrowane. Będziesz lepiej spać i mieć więcej energii, kiedy będziesz pić dużo wody. Ze względu na przekonania, ciągła dieta typu fast food, tłuste i smażone dania, żywność przetworzona z dodatkami chemicznymi, substytuty cukru i gazowane napoje nie dostarczają żadnego pokarmu wymaganego dla optymalnej wydolności Twoich komórek. Nie zwódź się myślą, że wystarczy pozytywne myślenie, a Twoje ciało będzie zdrowe, mimo że nadal będziesz je karmić jedzeniem zubożałym w elementy pokarmowe. Musisz przyjąć praktyczne podejście wobec praw rzeczywistości fizycznej. Nie można być czystym, nigdy się nie myjąc. Twoje ciało musi wykorzystać i przetworzyć ilość oraz jakość tego, co zjadasz. I w końcu, jeżeli w swój układ nawrzucasz za dużo śmieci, zablokuje się i przestanie działać. Można się nauczyć jeść dla zdrowia tak, aby pożywienie było jednocześnie twoim lekarstwem. Ważne jest jeść mądrze, aby w ten sposób pomnożyć siły układu odpornościowego. Składniki odżywcze w pokarmie naturalnym karmią komórki Twojego ciała. Ziarno, orzechy, surowe owoce i jarzyny równoważą poziom pH w organizmie w kierunku zasadowym. Dające sok owoce i warzywa także podnoszą zasadowość organizmu oraz bardzo szybko dostarczają energii. Zaś alkohol, mięso, kawa, czekolada, wino, wszystkie te smakołyki zakwaszają ciało, a kiedy zakwaszenie organizmu jest zbyt wysokie, wzrasta prawdopodobieństwo choroby. Stany cierpienia emocjonalnego, takie jak niepokój, zmartwienie, wątpliwości, chroniczna niepewność, złość, uraza, zazdrość czy mściwość, także wpływają na chemiczną równowagę ciała, przechylając szalę w kierunku kwasowego pH. Zachowanie zasadowości układu trawiennego oraz jelit to najpraktyczniejsza metoda na optymalne zdrowie. Zasadowe pH pomaga zrównoważyć wagę ciała oraz jego wewnętrzne obszary, tworząc naturalną odporność na choroby. Enzymatyczne suplementy diety równoważą pH i pomagają w trawieniu.
Pokarm taki jak kokos, miód, suszone daktyle czy śliwki oraz surowe owoce i warzywa nie tylko tworzy odpowiednią zasadowość organizmu, ale i jest antyutleniaczem. Dostarcza składników odżywczych pochodzenia roślinnego, które wyrównują wewnętrzną chemię organizmu i zapobiegają zatwardzeniu. Idealnie zbilansowana dieta to w 80% pokarm zasadowy, zaś tylko w 20% kwasowy. Odżywiaj się mądrze, szanując wszystkie dary ziemi. Dodaj do codziennej diety więcej surowego pokarmu, a twoje ciało odpowie pozytywnie na ich pełne mocy życia energię. Rośliny karmią się światłem słonecznym, które zawiera najświeższe wiadomości przekazywane przez słońce do każdej części rośliny. Zróżnicuj swoją dietę, jedz zgodnie z porami roku, upewniając się, że dobrze czujesz się z jedzeniem, które wybierasz, oraz pijąc dużo dobrej, czystej wody. Możesz dostarczyć swoim daniom energii, korzystając z własnych dłoni, które są w naturalny sposób wysoko naenergetyzowane. Złóż dłonie razem, delikatnie dociskając, potem rozchyl je wnętrzem w dół odpowiednio nad swoim daniem. Głośno lub po cichu, z oczami otwartymi lub zamkniętymi, szczerze podziękuj za jedzenie, które zjesz. Wyraź intencję uhonorowania swojego jedzenia oraz wszystkich związanych z drogą, jaką przebyłoby trafić na twój stół. Pytajcie samych siebie, czy to, co jecie, współgra z waszym zdrowiem, witalnością i jasnością umysłu. Można się nauczyć jeść dla zdrowia tak, by pożywienie było jednocześnie twoim lekarstwem. Kochanie samego siebie oznacza podejmowanie praktycznych działań. Musisz być tym, kto wprowadzi zmiany higieniczno-żywieniowe. Zaczynaj dzień od szklanki czystej, ciepłej wody z sokiem z cytryny, aby dostarczyć organizmowi zasad. Dodaj do swojej porannej rutyny zielony, warzywny napój, który zawiera podstawowe składniki odżywcze. Spożywając posiłek, żuj każdy kęs dokładnie, jedz powoli. Smakuj swoje jedzenie i uwagę kieruj na przyjemność związaną z jedzeniem. Gleba na wielu obszarach uprawnych jest całkowicie pozbawiona minerałów, co jest wynikiem nadmiernego jej wykorzystania i słabej gospodarki, stąd i jedzenie ma często braki, jeżeli chodzi o jego wartość odżywczą. Na przykład skład mineralny niewystarczający do zapewnienia wnętrzu waszego organizmu sił do właściwego funkcjonowania. Jak każdy dobry wegetarianin wie, niedobór minerałów rozpoznano już dawno jako główną przyczynę słabego zdrowia zwierząt hodowlanych. Dodatkowo współczesny świat nie darzy ziemi odpowiednią miłością. Współczesny świat nie darzy ziemi odpowiednią miłością. Ludzkość zapomniała o ważności komunikacji z przyrodą poprzez świadome zainteresowanie się nią. Kiedy rolnicy znów będą mieć realną świadomość ziemi, jakość waszego pożywienia znacznie wzrośnie. Chociaż słońce dostarcza ogromne ilości energii, witalizując jedzenie, dla szerzej pojętego dobra ludzkości ważne jest, aby ze wszystkimi źródłami pokarmu obchodzić się w sposób jak najbardziej świadomy. Ziemia odpowiada na intencje, nastawienie oraz samopoczucie tych, którzy je uprawiają. Jedzenie uprawiane z miłością oraz dbałością o harmonię z siłami przyrody będzie zawsze super naenergetyzowane kosmicznymi siłami witalnymi. Mały przerywnik, drodzy Państwo, o tym pisze Anastazja. Bardzo pięknie o tym pisze, jak uprawiać rośliny. Ja już o tym wspominałem. Dzisiaj nie będę o tym mówił, ale ci, którzy chcą więcej na ten temat, w momencie, kiedy odezwiecie się na mojego maila, wyślę wam w plikach książki Anastazji. Naprawdę warto je przeczytać. Naprawdę warto zastosować te zasady, bo kto wie, gdzie będziemy musieli za chwilę szukać jedzenia. Bezpośrednia komunikacja z ziemią otworzy nowe poziomy zasiewu energii, która jest zakodowana w spożywanym przez was pokarmie. Większa świadomość nadchodzi, aby objąć całą planetę,
a dążenie do zrozumienia oraz stosowania świadomego rolnictwa i ogrodnictwa zrewolucjonizuje związek człowieka z przyrodą. Pokarm roślinny hodowany metodą upraw bogini, na przykład z wykorzystaniem nawozów zawierających krew menstruacyjną, zawierać będzie wibracje o wyższej częstotliwości. O tym też mówi Anastazja, nie będę tego tematu rozwijał, ja wiem, że niektórzy mogą bardzo dziwnie reagować na tego rodzaju słowa, ale tu jest dużo głębsza treść za tym. Także no, odsyłam do innych rzeczy, ewentualnie do lektury Anastazji. Ludzie muszą być bardziej świadomi jedzenia, a szczególnie waszego stanowiska wobec tego, co jecie, oraz tego, kto przygotowuje jedzenie i jaki ma temperament. Jedzenie nasiąka wibracją przygotowującej je osoby. Określenie pokarm wibracyjny należy rozumieć jako coś więcej niż pokarm organiczny. Jedzenie to źródło energii, na które wpływa świadomość osób, które nim pracują, które je przygotowują. Określenie pokarm wibracyjny należy rozumieć jako coś więcej niż pokarm organiczny. Jedzenie to źródło energii, na które wpływa świadomość osób, które z nim i przy nim pracują lub je przygotowują. Bezpośrednia komunikacja z Ziemią otworzy nowe poziomy zasiewu energii, która zakodowana jest w spożywanym przez ludzi pokarmie. Wdzięczność i szacunek dla inteligentnych sił. Wdzięczność i szacunek dla inteligentnych sił przyrody odbędzie długą drogę ku ponownemu powitaniu witalności Ziemi. Praktyki obrzędowe ku czci Ziemi staną się częścią procesu uzdrawiania ducha ludzkiego, a ludzie nauczą się tworzyć ogrody, wykorzystując wibracje energii skoncentrowanej myśli. Stara tradycja wiedzy o Ziemi ponownie będzie szanowana i podziwiana przez całą ludzkość. Ziemianie bardzo długo żyli w wielkiej harmonii ze Słońcem na swojej planecie. Sprzeciwiając się poglądom przeszłości, współczesna nauka zmanipulowała umysły społeczeństwa w przekonaniu, że Słońce i przyroda stanowią zagrożenie. Ziemianie bardzo długo żyli w wielkiej harmonii ze Słońcem na swojej planecie. Sprzeciwiając się poglądom przeszłości, współczesna nauka zmanipulowała umysły społeczeństwa z przekonaniem, że Słońce i przyroda stanowią zagrożenie. Badania wskazują, że wiele chorych lub cierpiących na depresję zwykle mało przebywa na Słońcu. Liczne badania naukowe ujawniły także, że kiedy w latach 60. XX wieku po raz pierwszy wprowadzono filtry przeciwsłoneczne, tempo zachorowań na raka zaczęło rosnąć. W obecnych czasach podwyższonej świadomości intensywność i częstotliwość energii Słońca będzie rosnąć. W obecnych czasach podwyższonej świadomości intensywność i częstotliwość energii Słońca będzie rosnąć. Zgodnie ze swoim projektem, waszym ciałom służy światło słoneczne. Promienie Słońca są dla ludzi bardzo korzystne, ponieważ de facto w odpowiedzi na światło Słońca ciało produkuje witaminę D, co także pobudza komórki i wzmacnia organizm. Zdrowie jelit ma największą wagę dla podtrzymania łatwości funkcjonowania organizmu. Regularne ćwiczenia i właściwa dieta to gwarancja zdrowia. Ja przepraszam, ale będę nawet krzyczał, tak? Niektórzy mówią, że za cicho mówią, niektórzy mówią, że za głośno, ale jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Drodzy Państwo, regularne ćwiczenia i właściwa dieta to gwarancja zdrowia. Musicie być w stanie efektywnie eliminować produkty przemiany materii z waszego organizmu, w przeciwnym razie tworzące się nawet całymi latami toksyczne złogi kału osadzają ścianki jelit twardym nalotem. Kiedy niepożądany materiał odpadowy gromadzi się w jelitach, następują wszelkiego rodzaju dolegliwości fizyczne. Jelita muszą być w stanie wchłaniać składniki odżywcze zawarte w pokarmie, przygotowanym przez żołądek do dalszego trawienia. Przed kolejną kąpielą obejrzyj swój brzuch i zwróć uwagę, czy jest wydęty.
Oczyszczanie okrężnicy dwa razy do roku, najlepiej wiosną i jesienią, działa cuda, przywracając ci zdrowie i witalność. Niewłaściwa dieta w postaci zbyt przygotowanych posiłków, jeszcze raz to przeczytam, bo mamy dzisiaj epidemię, bym powiedział, ciepłe, zjedz ciepłe, jakby to ciepłe dawało nie wiem co. To nie jest tak. Nie może być ani za ciepłe, ani za zimne, bo organizm musi doprowadzić ten pokarm do temperatury własnego ciała. A przygotowywane pokarmy tracą bardzo wiele składników, które mają w sposób naturalny w swojej strukturze. Niewłaściwa dieta w postaci zbyt przygotowanych posiłków lub przetworzonej żywności oraz niedobór wody i siedzący styl życia może powodować łatwe gromadzenie się trawionego pokarmu w okrężnicy. Niewłaściwe łączenie elementów posiłku powoduje ich fermentację i rozkład w jelitach, a więc zatruwa organizm. Czerwone mięso jest ciężkostrawne, pozostaje w układzie pokarmowym najdłużej, ponieważ organizm musi się bardziej napracować, by taki ciężki posiłek przetworzyć. Stąd też, jedząc ciężkie dania, będziecie mieć mniej energii i będziecie czuć się o wiele bardziej zmęczeni. Wasze emocje też mają wielki wkład w to, jak dobrze przyswojone zostanie nawet najlepsze jedzenie. Niezdrowo jest jeść w nerwach, ponieważ organizm nie przetworzy odpowiednio pokarmu. Złość to wysoce kontrolująca i powstrzymująca energia, która utrudnia trawienie i przyswajanie, więc kiedy czujesz, że jesteś zły, kontrolowany lub powstrzymywany przez złość, najlepiej pij dużo wody i herbat ziołowych. I poczekaj, aż twoje emocje zrównoważą się, nim zdecydujesz się na posiłek. Skuteczny, a jednocześnie bezpieczny napój oczyszczający okrężnicę można przygotować, miksując 18 g organicznego soku, ale nie z cytrusów, z równą ilością dobrej, czystej, niefluorowanej wody, co daje razem około 36 g. Wlej płyn do dzbanka i dodaj jedną łyżkę stołową każdego z poniższych składników, czyli pełnego chlorofilu, koncentratu soku aloesowego, czyli aloes, uwodnionego bentonitu oraz łuski nasion babki płeszczika. Nakryj dzbanek, dobrze wstrząśnij mieszanką i wypij ją w ciągu kilku minut od przygotowania. Jeżeli nie spożyjesz koktajlu w ciągu 10 minut, to zacznie on gęstnieć w szklance, zmieniając konsystencję na podobną do budyniu, co dzieje się też dokładnie wewnątrz twojego przewodu pokarmowego. Oczyszczający okrężnicę napój najlepiej pić na pusty żołądek, co najmniej pół godziny przed śniadaniem. Zrezygnuj z kawy, gdyż to trudny napój dla twojego organizmu. Zmień ją na co najmniej 9-10 szklanek wody codziennie, aby płukać okrężnicę. Łagodny, jarzynowy środek przeczyszczający można spożyć przed snem, aby wspomóc ten proces. Jeżeli pijesz oczyszczający koktajl przez co najmniej 12 dni do 4 tygodni, zdziwisz się, czego się pozbędziesz. Jednakże oczyszczanie okrężnicy wyeliminuje też dobre bakterie, stąd co wieczór przed snem musisz uzupełnić florę jelit, dodając do swojej diety jakiś probiotyk lub bakterie znajdujące się na przykład w niektórych kulturach jogurtu. Spożywanie dużej i urozmaiconej ilości surowego, bogatego w enzymy pokarmu, usprawni naturalny proces oczyszczania jelit, jak również budowę, wzmocnienie i naprawę tkanek. Jeżeli nie możesz przeprowadzić 12-dniowego cyklu oczyszczania okrężnicy, wybierz lżejszą opcję. Raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu, jedząc tylko organicznie hodowanego arbuza lub jabłka, gdyż oba te owoce doskonale pełnią funkcję wewnętrznej sprzątaczki. Pasożyty znają się wyjątkowo na tym, jak wyciągnąć z ciebie energię, zatem także mogą być źródłem wielu problemów ze zdrowiem. Drodzy Państwo, ja myślę, że dzisiaj troszeczkę dłużej będzie. Ja w sumie tydzień temu przeczytałem tekst dłuższy niż dzisiaj, ale szybciej.
Myślę, że dzisiaj jest to takie podsumowanie tego, co było wcześniej, ale żeby tego już nie dzielić, chcę pociągnąć temat do końca. Mam nadzieję, że mi Państwo wybaczycie, ale to jest też, mam nadzieję, z korzyścią i pożytkiem dla Was. Inwazje pasożytnicze są o wiele większym problemem, niż większość ludzi sobie zdaje sprawę. Zatem oczyszczanie organizmu z pasożytów to, po oczyszczeniu okrężnicy, kolejny wysoce zalecany krok. Liczni lekarze medycyny alternatywnej są świadomi faktu ignorowania lub nierozpoznawania przez konwencjonalną, przepraszam, niekonwencjonalną, przez akademicką medycynę rozległych pasożytniczych epidemii. Choć jeszcze nie tak dawno temu ludzie regularnie odrobaczali ciało, pijąc co miesiąc porcję oleju. Połączenie siedzącego trybu życia i słabej diety przyczynia się do rozwoju fizjologicznego, tworzącego, przepraszam bardzo, napisałem rozwoju, to nie rozwoju. Połączenie siedzącego trybu życia i słabej diety przyczynia się do zastoju fizjologicznego, tworzącego wymarzone środowisko dla pasożytów. To, czego my nie strawimy, to one zaczynają trawić, tak? Pasożyty znają się wyjątkowo na tym, jak wyciągnąć z ciebie energię. Zatem także mogą być źródłem wielu problemów ze zdrowiem, jak na przykład wysypki, chroniczne swędzenie skóry, zaburzenia w procesie trawienia, problemy ze stawami, nieświeży oddech. Gnieżdżą się też w guzach. Pasożyty pierwsze nabierają. przepraszam, popiję. Pasożyty pierwsze pobierają pożywne składniki z pokarmu, zanieczyszczając krwioobieg swoimi odchodami. Te irytujące stworzenia rozwijają się dobrze w kwaśnym środowisku i są najefektywniejsze podczas nowiu i pełni księżyca. Zwróć bliższą uwagę na stan swojego ciała w różnych fazach księżyca. Receptury wykorzystujące kombinację ziołowych remediów, takich jak kończyna, piołun, łupiny czarnego orzecha włoskiego i koper, dostępne są w handlu i można je stosować do eliminacji pasożytów. Olej rycynowy, figi, pestki dyni, świeży czosnek i pieprz kajeński to powszechnie stosowane dodatki, które oczyszczają organizm z pasożytów. Łupiny zielonego orzecha włoskiego zabijają pasożyty i robaki. Przez tysiące lat owoc orzecha włoskiego był uznany za szczególny pokarm ze względu na jego kształt przypominający ludzki mózg lub dla innych ludzkie jelita. Regularne uwzględnianie tych składników w Twojej diecie wzmocni Twoje ciało. Pasożyty nie mogą bowiem żyć w środowisku zasadowym. Niektóre urządzenia elektroniczne emitujące określone częstotliwości także okazały się skuteczną zabójczą bronią wobec pasożytów. Na poziomie emocjonalnym zakażenie pasożytami to kwestia granic. Kto wykorzystuje cię, czerpiąc twoją energię? Jakich problemów unikasz? Duchowo pasożyty wiążą się z kwestią odrzucenia ciała. Emocjami takimi jak nieufność czy niechęć wobec swojego ciała możesz właściwie nawet opuszczać swoje ciało, co z kolei stwarza wolne miejsce kuszące również niefizyczne istoty do wejścia i zamieszkania obszaru, którego ty nie chcesz. Przy tak szerokim wachlarzu trwających zmian musisz być ostrożny, by nie przestymulować swojego ciała zakłócającymi wibracjami. Przyroda jest naturalnym poprawiaczem nastroju, zatem spędzaj więcej czasu poza domem, oddychając świeżym powietrzem. Spacery i ćwiczenia złagodzą niepokój i depresję. Skakanie na trampolinie porusza płynami ciała i pobudza mózg, który uwalnia swoje naturalne stabilizatory dobrego samopoczucia. Kiedy równoważysz energię swojego ciała, będziesz mieć jasny i spokojny umysł. Wypróbowane od lat naturalne kuracje ziołowe to wkład przyrody w uzdrawianie na liniach czasu. Znajomość ziół, wiedza o rozmaitych właściwościach królestwa roślin to podstawa do stworzenia nowego planu opieki zdrowotnej, wolnego od groźnych podejrzeń na temat ciała. Suszona czerwona kończyna w formie herbatki wzmacnia układ nerwowy, a amerykańskie zioło gotukola to podstawowy środek kojący nerwy. Będzie dobrze rosło w ogrodzie nawet w niekorzystnych warunkach.
Rumianek i lawenda mają na organizm tak samo uspokajające działanie. Można je zaparzać jako herbatę lub wykorzystywać w aromaterapii. Samodzielna opieka zdrowotna daje Wam najwyższe poczucie wolności. Jesteś zdolny do przyciągnięcia do siebie pożądanych doświadczeń oraz warunków życiowych. Kiedy zrozumiesz, że przyroda działa w harmonii z Twoją trzeźwą świadomością. Samodzielna opieka zdrowotna daje Wam najwyższe poczucie wolności. Jesteś zdolny do przyciągnięcia do siebie pożądanych doświadczeń oraz warunków życiowych, kiedy zrozumiesz, że to przyroda działa w harmonii z Twoją trzeźwą świadomością. Zmienność nastrojów i emocji może być powodowana mieszkaniem w strefach wysokiego promieniowania geopatycznego, jak na przykład uskok tektoniczny, które zakłócają przepływ energii wokół ciała. Musisz sobie zdawać sprawę, że Twoje własne napięcie fizyczne, stres mentalny i emocjonalny wytrąca Cię z obranego kursu. Jednakże musisz brać pod uwagę, że Twój osobisty współczynnik stresu dostarcza też silnych, drażniących częstotliwości otaczającej Cię Ziemi. Promieniowanie z linii i systemów wysokiego napięcia lub linii elektrycznych, jak też energii podziemnych cieków wodnych może wywołać wielkie zakłócenia w organizmie. Starożytni ludzie potrafili dopatrzyć się energetycznych wzorców na ziemi, na niebie i w wodzie i nauczyli się metod harmonizowania tych sił. Obchodzili się z przyrodą po przyjacielsku, a ona odwdzięczyła się im tym samym. Kiedy śpisz, śnisz. A kiedy śnisz, ćwiczysz stwarzanie rzeczywistości. Potrzeba Wam także dużej ilości spokojnego snu oraz czasu na wyciszenie, abyście mogli skutecznie sterować wieloma zmianami wpisanymi w czas nanosekundy. Jasno planuj czas zgodnie z własnymi priorytetami, tak aby mieć go wystarczająco dużo na to, co najważniejsze dla Twojego dobrego samopoczucia i zdrowia. Jasno określaj to, co nie jest. Bądź życzliwy wobec swojego ciała. Zdrowy sen to minimum 7 godzin nieprzerwanego wypoczynku w spokojnym, czystym i przyjemnym otoczeniu. Twoja sypialnia jest miejscem intymności, seksu, odpoczynku i śnienia, a taki odżywczy pokój pozwoli Ci zrobić 7-milowy krok ku poprawie Twojego poczucia bezpieczeństwa oraz dobrego nastroju. Używaj światła świec, by tworzyć nastrój spokoju. Niech Twoja sypialnia będzie Twoim osobistym sanktuarium, szczególnym rodzajem gniazda. I żadnych komputerów, telewizora, ani innych elektronicznych sprzętów, gdyż technologia ma się nijak do filozofii sypialni. Wybieraj na przykład do sypialni zegarek na baterię. Jest lepszy, bo zegary cyfrowe mają częstotliwość, która zakłóca stan snu w fali delta. Elektryczność wycieka z gniazdek, zatem gniazdka z nakładką nieco pomagają w utrzymaniu elektryczności w ścianach, a stymulacja elektryczna może dać Ci o wiele silniejszego kopa, niż będziesz w stanie przyjąć. Planując dom, umieść sypialnię jak najdalej od głównego ujęcia prądu. W tym przypadku im mniej, tym lepiej dla zarządzania przyspieszoną energią. Jakość godzin Twojego wypoczynku to podstawa Twojej stabilności, ponieważ to, jak śpisz, ma najwyższe znaczenie dla tego, jak żyjesz. Kiedy śpisz, śnisz. A kiedy śnisz, ćwiczysz stwarzanie rzeczywistości, bez względu na to, czy pamiętasz swoje sny, czy nie. W stanie snu testujecie oraz eksperymentujecie z rzeczywistością, wyrabiacie ciasto życia, gdyż każdy potencjalny scenariusz i każda prawdopodobna decyzja mogą być najpierw bezpiecznie przebadane we śnie. W starożytności ludzie spali, by znaleźć odpowiedzi determinujące wiele życiowych decyzji. Ty także możesz uzdrowić wiele sytuacji w królestwie głębokiego snu. Przed snem wyraź intencję wypracowania rozwiązania życiowych wyzwań.
Możesz też śnić, by uzdrowić problemy leżące u podstaw Twoich fizycznych niedomagań. Pamiętaj, że wizualizacja, sugestia oraz pozytywna zachęta to podstawowe narzędzia nauki nowych umiejętności oraz wydrukowania nowych wzorców zachowania. Możesz nauczyć się ustawiać zamiar obudzenia się w wybranym czasie i zaufaj, że zegar Twojego ciała zastosuje się do Twojego polecenia. Budzik to bardzo zakłócające spokój urządzenie, wyrywa cię ze snu i gwałtownie ciska w fizyczną rzeczywistość, podczas gdy najlepiej jest powrócić do niej, tworząc pamięciowy most między śnieniem a jawą. W głębokim śnie, czyli w falach częstotliwości delta, masz odwagę przebywać poza ciałem. Chwilę przed przebudzeniem zaczynasz reintegrować swoją świadomość, zmieniając stan fal mózgowych i wracając do częstotliwości delta przez teta i finalnie alfa oraz bliżej do fal beta i do umysłu świadomego. Czasem możesz nawet odczuć, jak wskakujesz z powrotem do ciała. Czasem możesz nawet odczuć, jak wskakujesz z powrotem do ciała, jednak najlepiej jest wracać długim, gładkim, pełnym gracji stylem, jak orzeł powracający do gniazda z dalekiego lotu. Możesz rozwinąć też umiejętność zachowania przytomności, aby pamiętać sny oraz zabierać ze sobą ich wspomnienia. Kiedy kierujesz swoją świadomość, by wylądowała gładko po przygodowym, sennym locie. W ramach nowego nawyku na resztę życia możesz nauczyć się, jak równoważyć swoją energię w momencie budzenia się. Zanim otworzysz oczy, użyj wyobraźni, aby uruchomić i zintegrować obie półkule mózgu. Wizualizuj energię przechodzącą z prawej strony do lewej i z lewej do prawej półkuli, tworzącą urocze ścieżynki, złożone szlaki, a nawet super szybkie dwukierunkowe autostrady. Wymyślaj, co chcesz, wizualizując każdą ze stron stapiającą się i mieszającą się z tą drugą. Używając wyobraźni, wykreuj sam własne radosne sposoby rozmowy ze swoim ciałem. Kiedy korzystasz z wyobraźni, programujesz podświadomy umysł na wysyłanie poleceń w kierunku tworzenia pożądanej wersji rzeczywistości. Radzimy, abyś stał się bardziej świadom tego, jak używasz swojej formy fizycznej. Przede wszystkim koniecznie przyjmij do wiadomości, że jesteś istotą nieskończoną, nieograniczoną, cudowną i wyjątkową, zarówno ze względu na swoje własne doświadczenia, jak i możliwości. Koniecznie przyjmij do wiadomości, że jesteś istotą nieskończoną, nieograniczoną, cudowną i wyjątkową, zarówno ze względu na swoje własne doświadczenia, jak i możliwości. Zwolnij tempo i zacznij cieszyć się życiem oraz tym, co masz. Znajdź więcej czasu na chwilę ciszy i kontemplacji, relaksu na łonie natury, zanurzony w jej uzdrawiających wibracjach. W ciszy tkwi siła. W ciszy tkwi siła, wewnętrzny spokój jest źródłem wiedzy. Yoga, qigong, czy którakolwiek inna szkoła poznawania przepływów energii i zarządzania ciałem jest niezbędnym elementem do budowy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił życiowych. Właściwa postawa ma znaczenie dla Twojego rozwoju jako istoty świadomej i przytomnej. Silny, elastyczny, wyprostowany i pełen energii kręgosłup to fundament dobrego zdrowia. Kręgosłup to kanał dla energii sił życia. Kręgosłup to antena oraz główna centrala wszystkich przychodzących i wychodzących sygnałów. Rozruszanie płynu rdzenia kręgowego poprawia tę przewodność, zatem musisz wypracować sobie dobry nawyk ćwiczenia, codziennego ćwiczenia, tak zwanej kołyski. Na podłodze rozłóż koc lub matę. Odpocznij przez kilka chwil, a potem podciągnij kolana do klatki piersiowej i obejmij je obiema rękoma. Kołysz się od głowy do palców stóp przez kilka chwil.
To ćwiczenie jest bardzo skutecznym sposobem na poruszenie płynu czaszkowo-krzyżowego w górę i w dół kręgosłupa oraz na zachowanie wspaniałej elastyczności. Rozwiń nawyk ćwiczenia rozciągania i prostowania kręgosłupa i poruszania ciałem tak, aby nie trwać nawykowo zawsze w tej samej pozycji. Regulacja kręgosłupa to podstawowy krok do przyjmowania przyspieszonej energii. Regulacja kręgosłupa to podstawowy krok do przyjmowania przyspieszonej energii. Terapie typu masaż, shiatsu, integracja strukturalna, terapia głębokomięśniowa, chiropraktyka, akupunktura, akupresura, homeopatia, hipnoterapia, terapie oddechowe, olejki lecznicze, dostrojenie wibracyjne do częstotliwości subtelnych energii, terapie magnetyczne i pulsacyjne pól elektromagnetycznych mogą być bardzo korzystne i pomóc Ci zredukować istniejące w Twoim ciele stare wzorce stresu i bólu. Terapie te pomagają poruszać duże ilości energii. Kąpiele ziołowe oraz sauny to sposób na relaks i oczyszczenie. Tradycyjna indiańska praktyka, znana jako szała z potów, to szczególne ćwiczenie, pozwalające zarówno na fizyczne, jak i mentalne, emocjonalne i duchowe oczyszczenie ciała. Ponad wszystko ciesz się swoim ciałem, bądź uczciwy, godny zaufania, twórczy oraz miej świadomość, że wszystkie Twoje działania wysyłają w eter określoną częstotliwość, która wpływa na masową świadomość na wielu liniach czasu. Ponad wszystko ciesz się swoim ciałem. Bądź uczciwy, godny zaufania, twórczy oraz miej świadomość, że wszystkie Twoje działania wysyłają w eter określoną częstotliwość, która wpływa na masową świadomość na wielu liniach czasu. To Ty sam musisz ostatecznie zdecydować, ile warte jest Twoje życie. Pamiętaj, puść do siebie oczko, kiedy stajesz przed lustrem i powiedz do siebie: kocham Cię. Jeżeli takie ćwiczenie to dla Ciebie nowość i nie wiesz, jak siebie kochać, to najlepiej przez pierwszych kilka dni zatrzymuj się przed lustrem i zaprzyjaźnij się ze sobą. Koncentruj się na rozwoju swojej fizycznej istoty. Darzenie siebie miłością oraz dbanie o swoje ciało to podstawowe czynności do zachowania doskonałego zdrowia. Bodaj życie z entuzjastycznym zadziwieniem, przepraszam, badaj życie z entuzjastycznym zadziwieniem i ucz się mieć dobry stosunek do nauki czegoś nowego. Przywołaj swoją kreatywność i korzystaj z niej, by polepszyć swoje życie. Śmiech natomiast powstrzymuje starzenie. Zatem baw się. Miłość i zdrowe poczucie wzmacniają całe ciało. Pamiętaj, że Twoje komórki zareagują na taki wkład. Poruszysz głębsze prawdy. Kiedy prawdziwie tworzysz uczucie miłości poruszasz głębsze prawdy, kiedy prawdziwie tworzysz uczucie miłości i oczywiście, aby je tworzyć, musisz najpierw uwierzyć, że jesteś tej miłości wart i godzien. To ty sam musisz ostatecznie zdecydować, ile jest warte twoje życie. Poruszasz głębsze prawdy, kiedy prawdziwie tworzysz uczucie miłości. I oczywiście, aby je tworzyć, musisz najpierw uwierzyć, że jesteś tej miłości wart. Rzeczywistość to program. Rzeczywistość to program, w który wchodzisz i z którego wychodzisz. Od czasu do czasu masz świadomość swoich działań. Czasami może Ci się wydawać, że utknąłeś w kręgu przyczyn i skutków.
Lecz tak naprawdę to rzeczywistość wraca do ciebie, aby pokazać ci, jak wykorzystujesz swoją energię. 25-lecie przyspieszenia energetyczne. 25-lecie przyspieszenia energetycznego wyrosło z masowego porozumienia pomiędzy wieloma formami świadomości, co do tworzenia możliwości dla całej ludzkości, by zrozumiała ten aspekt kosmicznego prawa. Ten czas to czas na waszą kreację siebie, dar od każdego z was dla wielowszechświata, który podzieli z wami wasze odkrycia dotyczące osobistej mocy poprzez podniesienie swoich częstotliwości. Aby poszerzyć swoje duchowe i kosmiczne związki, musicie przejąć pełną odpowiedzialność za swoje mentalne, duchowe, emocjonalne oraz fizyczne samopoczucie. Aby poszerzyć swoje duchowe i kosmiczne związki, każdy z was z osobna musi przejąć pełną odpowiedzialność za swoje mentalne, duchowe, emocjonalne oraz fizyczne samopoczucie. Zawsze istnieje dobry powód do wyzwań w życiu, ponieważ w codziennych wyprawach waszej świadomości w rzeczywistość fizyczną budujecie swoją własną wersję świata. Nieustannie tworzycie. Postarajcie się ze wszystkich sił przyjąć odpowiedzialność za to i wyciągnąć naukę ze wszystkiego, co ku sobie przyciągnęliście do tej pory. A jeżeli coś zawaliliście, przyznajcie się do błędów i rozpoczynajcie od nowa. Z szerszej perspektywy porażka nie istnieje, jednak waszym zadaniem jest poznać wyzwania, zanim je naprawicie. A co oznacza ta naprawa? O co toczy się gra? Jej stawką jest nauka zarządzania energią w każdym aspekcie kosmosu. Jej stawką jest nauka zarządzania energią w każdym aspekcie kosmosu. Jednym z najważniejszych dla was tutaj i teraz aspektów zarządzania energią jest zrozumienie, jak właściwie działa wasze ciało w połączeniu z prawem kosmosu. Jednym z najważniejszych dla was tutaj i teraz aspektów zarządzania energią jest zrozumienie, jak właściwie działa wasze ciało w połączeniu z prawem kosmosu. Pamiętaj, że stoisz w pierwszej linii wysokiej fali energii, która narastała przez wiele tysięcy lat. Połączone z tobą niezliczone istoty z innych linii czasu i innych rzeczywistości obdarzyły cię mocą umożliwiającą zrozumienie zasad tej reality game z miejsca, w którym teraz się znajdujesz. Masz najlepszą ze wszystkich uczestników linii czasu możliwość opanowania zasad tej gry. Jednym z największych wyzwań, jakie przed tobą stoją, to nauczenie się, jak zarządzać swoim ciałem. Ponieważ z twojego miejsca twoje ciało to pojazd służący do nawigacji po wieloświecie. Z twojego miejsca twoje ciało to pojazd służący do nawigacji po wieloświecie. Jesteście cichymi pionierami nowego pogranicza myśli, ale jeszcze nie zdaliście sobie sprawy, jak bardzo jest ono realne. Pozostańcie pewni, że nie jesteście sami przy tej pełnej determinacji budowie tego istotnego prawdopodobieństwa. Wasz magiczny umysł istotnie bawi się przekonaniami, a dowiedziawszy się, jak je widzieć klarowniej, nauczycie się wykraczać poza swoją koncepcję rzeczywistości. Umiejętność badania wieloświata z innych punktów odniesienia jest jednym z waszych najmniej wykorzystywanych talentów, umożliwiających dostęp do wielu rzeczywistości jednocześnie, zrozumienie ich oraz stwarzanie w każdej z nich jest wyjątkowo radosnym oraz zasłużonym związkiem. Wasz magiczny umysł istotnie bawi się przekonaniami, a dowiedziawszy się, jak je widzieć klarowniej, nauczycie się wykraczać poza swoją koncepcję rzeczywistości. Umiejętność badania wieloświata z innych punktów odniesienia jest jednym z waszych najmniej wykorzystywanych talentów, umożliwiających dostęp do wielu rzeczywistości jednocześnie,
Zrozumienie ich oraz stwarzanie w każdej z nich jest wyjątkowo radosnym oraz zasłużonym związkiem. Ucząc się prawdziwie równoważyć swoje przekonania, rozpoznacie, iż macie moc uzdrawiania siebie samych w każdej linii czasu. Ucząc się prawdziwie równoważyć swoje przekonania, rozpoznacie, iż macie moc uzdrawiania samych siebie w każdej linii czasu. Pomyśl o tym przez kilka chwil. Przekonanie o doskonałym zdrowym życiu to jedno z najmądrzejszych przekonań, jakie warto sobie przyswoić. Ale podobnie jak w przypadku innych, aby to zrobić, należy w nie uwierzyć. Klucz do zdrowia i do witalności to umiejętność darzenia siebie samego miłością oraz radość życia. Klucz do zdrowia i witalności to umiejętność darzenia siebie samego miłością oraz radość z życia. Dlatego też, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, nie ma potrzeby, byście akceptowali jakiekolwiek straszne etykietki z nazwami chorób. Pamiętajcie, że wybaczenie to akt samooleczenia, który uwalnia was od niższych wibracji złości i osądu. Przebaczenie pozwala wam na kolejny ruch w grze, byście mogli kontynuować przygodę życia życiem pełnym radości. Jesteście zdolni do osiągnięcia prawdziwej wielkości, kiedy w siebie uwierzycie. Przypominaj sobie na każdym kroku, przyjacielu, przyjaciółko, iż jesteś współtwórcą. Iż jesteś współstwórcą wielowszechświata, że życie polega na zmianach, że wszystko możesz naprawić i uzdrowić. Pod wszakże jednym warunkiem. Jeżeli tylko tego chcesz. Prosimy was, czujcie i myślcie o takim życiu, którego przeżycie ma dla was znaczenie i sens. Kiedy z innego punktu obserwacyjnego spojrzycie wstecz na obecne czasy, co wyróżni wasze obecne życie z innych? Jakiego życia, jakiego siebie zobaczycie? Jak określicie swój charakter w tamtych czasach za 2000 lat? Jaki jest wasz wkład w uzdrawianie siebie, wzdłuż linii czasu? Bądźcie samotworzącymi się gwiazdami, jak słońce wschodzące nad horyzontem, by obudzić śpiący świat. Bądźcie czujni, świadomi, życzliwi, współczujący i sprawiedliwi. Wasze zadanie, twoje zadanie, to pielęgnacja siebie oraz rozwój pozytywnego, dopingującego życie nastawienia, a szczególnie nastawienia do własnego ciała i do siebie. Musisz wziąć swoje życie w swoje własne ręce i zdać sobie sprawę, że każda chwila oferuje ci potencjalną szansę połączenia z przyszłością, w której rozwijasz się i kwitniesz. Wasze zadanie, twoje zadanie, to pielęgnacja siebie oraz rozwój pozytywnego, dopingującego życie nastawienia, a szczególnie nastawienia do własnego ciała. Drodzy Państwo, nie będę komentował, tak jak mówiłem wcześniej, w moim odczuciu, no ktoś ubrał w piękny tekst wszystko to, co chciałem wam przekazać przez niecałe 2 lata. Naprawdę warto nad tymi słowami się pochylić, wsłuchać, zastanowić. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że dzisiaj znowu byliście razem ze mną, znowu słuchaliście tych słów. W cudzysłowie oczywiście, znowu wysłuchaliście mojego kazania przy niedzieli. Zapraszam do dzielenia się wrażeniami, zapraszam bardzo mocno do tego, byście swoje życie wzięli w swoje ręce. Życie pod tytułem to, jak wygląda moje ciało, to, jak robię, co robię z moim ciałem. To jest naprawdę szczególny pojazd, to jest naprawdę coś wyjątkowego.
czego my do tej pory jeszcze nie potrafimy docenić, tak naprawdę mi się tak wydaje. Jakoś tak dziwnie jest, że nie doceniamy tego, co mamy za darmo. O, tutaj widzę stary. O. Także, drodzy Państwo, nie przeciągam. Dziękuję ślicznie. Macie do mnie namiary. Czekam na Państwa uwagi. Dziękuję ślicznie i zapraszam za tydzień.